stała się rzecz straszna. Właśnie się ogoliłem pierwszy raz żyletką i to pierwsze golenie nie nagrało się, ponieważ przełączyło mi się coś, wcisnąłem nagrywanie, a to było zdjęcie. Zrobiło mi jedno zdjęcie. Jestem po pierwszym goleniu żyletką, żylet 7 o'clock. Proszę Państwa, zaznaczyłem jako lipa. Golenie szło słabo, szarpała mnie. Twarz, nie ukrywam, szyja mi się po drugim przejściu zaczęła lekko czerwienić, czyli jakby mnie ta żyletka podrażniła. Przepraszam najmocniej. Moja zasada jest taka, że pierwsze użycie zawsze nagrywam. No i powiem wam, w mojej karierze, jak już wiele lat nagrywam, pierwszy raz mi się takie coś stało, chyba że nie nagrało mi się pierwsze użycie, a dużo narzekałem i marudziłem na tę żyletkę. Żyletka 7 o'clock Super Stainless, produkowane w rosyjskiej fabryce koncernu Procter & Gamble w Sankt Petersburgu. Żyletki są bardzo dobrymi ostrzami do codziennego golenia. Pakowane są po 5 sztuk w kartoniku, cena 5 zł. To wam przeczytam. Cena 5 zł to jest cena ze sklepu Stando, ponieważ ja od Stando otrzymałem wiele żyletek, bo mi sam zaproponował, powiedział Mariusz. Sprawdzam, czy się w ogóle to nagrywa. Jak chcesz, ja ci podeślę trochę żyletek, to będziesz mógł sobie różne potestować. Jestem po pierwszym przejściu, po pierwszym goleniu tą żyletką. Nie pokazałem wam jej, nie pokazałem wam golenia. No nie pokazałem. Żyletka jest w maszynce, która jest po goleniu. Patrzcie, jest brudna. Ogoliłem się. Szło mi źle. Pierwsze przejście, aj, co ciekawe, miałem czterodniowy zarost, bo mamy dzisiaj... Mamy dzisiaj piątek, 11 sierpnia, jest godzina 19:20, a goliłem się w poniedziałek, więc czterodniowy zarost golił. Powiem wam, pierwsze przejście nie było takie najgorsze, tylko musiałem bardzo delikatnie przykładać 41 do twarzy, bo jak mocniej przykładałem, to mi szarpało i taka była ta dla mnie maszynka mało przyjemna. Drugie, trzecie przejście było bardzo słabe, bo była bardzo nieprzyjemna ta maszynka dla mnie i w ogóle przy trzecim przejściu pod włos to w ogóle, nie wiem, tak jakbym się nie golił czterystką jedynką. I dlatego zaznaczyłem tę żyletkę, że pierwsze użycie jej jest dla mnie lipą. A miałem nadzieję, bo najbardziej mi się opakowanie podoba. Też jestem wściekły, bo tak jak mówię, staram się każde pierwsze podejście do wszystkiego, co mam przez tyle lat, zawsze uwiecznić sobie, żeby widzieć swoje marudzenie, swoje odczucia. Jestem mocno zniesmaczony tą żyletką i powiem wam, wcale nie lepiej mi się nią goliło niż tritem. Może pierwsze przejście ciut lepiej, ale drugie, trzecie słabizna. Może ciut mi szarpała, ale była za to mi nieprzyjemna na tej twarzy. Ten film będzie króciutki, informacyjnie. Pierwsze przejście bardzo nieudane, przepraszam, nie będę powtarzał tego filmu, bo to byłoby dla mnie bez sensu. Drugi raz jej użyję i drugi raz przed wami ją pokażę, ale na dzień dzisiejszy lipa. Przepraszam, że tak krótko, ale mam jedną nowość. Po goleniu użyję wody, takiej wody, Paco, perelowska woda z minionego stulecia, nie wiem, z 1900 którego roku, może z 80, a może z 60, a może z 90, ale z 1900. Wodę ja i wielu nas, którzy byliśmy na zlocie w tym roku, otrzymało od Rafała Spektrum. I woda, wbrew pozorom, moim zdaniem pachnie lepiej powiedzcie mi, Brutale, Przemysławki, te wszystkie inne. Pachnie tamtymi czasami, ale 100 razy bardziej bym wolał od Brutala. I choć mówię, nie są to mnie zapachy, ale lepsze. I użyję tej wody po goleniu. Użyję tej wody po goleniu i jeszcze użyję po goleniu. Użyję po goleniu potem serum. Firmy Phoenix. A mydła, które dzisiaj użyłem, to był Hacks mydełko. Całkiem fajny zapaszek. I Hellfire Club. No i Prysheva Cuba fioletowego. Użyję wody od Rafała. Trzeba ją wstrząsnąć. I dlatego Franca nie chciała wylecieć. Dam więcej. Twarz zapiekła mnie. Mocno alkoholowa, ale nie jakoś mocno mi zapiekła. To bardziej mi na to zapiekła, że jednak ta żyletka była mnie przyjemna. Mocno alkoholowa woda. Pojemność. Nawet nie wiem, ile ta woda ma pojemność.
Jeżeli tu jest napisane pod spodem, a dokładnie wybite w szkle, to ja kurde i tak nie widzę w tych okularach. 50 ml? Nie jestem pewny. Nie jestem pewny, ale chyba 50. Potwierdzę Wam następnym razem. No, takie starodawne zapachy, ale na pewno nie żaden brutal. Przepraszam Was najmocniej. Jestem wściekły na siebie, bo nie uwieczniłem sobie tego mojego pierwszego marudzenia. Tak konkludując, dla mnie bardzo słaba, marna, marniuteńka żyletka. Na razie dostaję jeden punkcik, tak samo jak treat. Wydaje mi się, że nawet mniej przyjemna od treata. Mniej szarpała, ale i tak taka jakaś nieprzyjemna, taka jakby mocno tępa, nie wiem jak to określić. No, ze mną, z moim zarostem się nie udało. Więc tak, spieprzyłem sobie piątkowy wieczór po pracy, bo myślałem, bo w ogóle gdzież bym przypuszczał, że nie tego, nie włączę nagrywania. Jeszcze jakby to było drugie podejście do żyletki, to pierwsze odczucie, to jest chyba pierwszy przedmiot do golenia, który nie mam uwieczniony, a ogoliłem się nim. No, pierwszy, więc przepraszam najmocniej za moją nieuwagę, za moje gapiostwo, nie wiem. Nie wypaliło, też nie jestem z tego zadowolony. Życzę Wam miłego weekendu z tego powodu i widzimy się niebawem, pewnie w poniedziałek, przy trzydniowym zaroście i drugie podejście do tej żyletki. Mam nadzieję, że no, uda mi się wcisnąć tak, jak należy to nagrywanie i że przynajmniej to drugie podejście zobaczycie. A ja będę miał wiecznione, ale... To już nie to samo. Dla mnie to już nie to samo. Już nigdy nie będzie tego pierwszego, bo to pierwsze już się odbyło, a nie uwieczniłem. Lufa strzała, do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule i powiem Wam, jak woda, jak się moja twarz czuła. A, pachnie nieźle. Tamte czasy, dokładnie. Tamte czasy, a nie są żadne brutale. Jest całkiem nieźle. Jeszcze raz. Lufeczka, hej, cześć.